sprawdzimy sobie zalanego MacBooka Pro. Ten nowy MacBook, który ma port MagSafe. Co tu się stało? Otóż stało się coś złego, mianowicie zalanie. No nieładnie to wygląda. Coś tutaj się mocno wlało, ale to chyba i tak nic nie zmienia w tej sytuacji. No ogólnie jest drama. Tak głębokie wypalenie. W sumie nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Cześć moi drodzy. W tym materiale sprawdzimy sobie zalanego MacBooka Pro na procesorze M1. Zdaje się, że w tej mocnej wersji Ultra, ale wiecie, to jest to. Ten nowy MacBook, który ma port MagSafe, ma porty USB-C, ma też port HDMI i slot na kartę SD. Więc nawiązanie do starego, dobrego modelu z 2011 roku, do tej konstrukcji, która trwała tak nieprzerwanie do 2015 roku, czyli od 2010, najbardziej popularny chyba model, no dobra, nieważne, do tej starej konstrukcji. Co tu się stało? Otóż stało się coś złego, mianowicie zalanie. Taki jest efekt. Tak sprzęt wygląda po zalaniu. No nieładnie to wygląda. Coś tutaj się mocno wlało. Trudno powiedzieć mi, którędy. Możliwe, że od otworów wentylacyjnych, czyli jakby tutaj od przodu coś się dostało do urządzenia, bo na klapie też to wszystko wygląda, jakby tak trochę się wlało. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, to jest takie gdybanie. Niestety na klawiaturę też się ciecz dostała i klawiatura chodzi wyraźnie. Klawiatura jest wyraźnie lepka. Działo się coś, jakby ktoś próbował w tym miejscu podważać, coś czyścić. Trudno mi powiedzieć. Ogólnie działo się tutaj coś dziwnego, a my sprawdzimy sobie, w jakim stanie to jest. Niech was to nie przeraża, że ja tak sobie działam z tym urządzeniem. Ten sprzęt jest w takim stanie od 11 miesięcy, więc już bardziej mu nic nie zaszkodzi. Oj, obawiam się, że się tutaj coś przyspawało. Dokładnie tak, przyspawało się to małe, to delikatne określenie. To wygląda tak trochę jakby coś tutaj wybuchło. No i taki patent właśnie jest na rozłączanie baterii. Najpierw trzeba odpiąć taśmę trackpada, dopiero później uzyskuje się dostęp do baterii. Tu jest o tyle dobrze to rozwiązane, że można rozpiąć baterię trochę szybciej, ale to chyba i tak nic nie zmienia w tej sytuacji. W tym modelu taśma wentylatora ma układ niezabezpieczony niczym, po prostu jest przylutowany i tak sobie jest. We wcześniejszych modelach te układy najczęściej były zalane rodzajem jakiejś zalewy, która zabezpieczała trochę mechanicznie układ na taśmie, żeby się to nie wygięło tak łatwo, cokolwiek nie uszkodziło. Tutaj tego brakuje. Uważajcie na to. Wszystkie taśmy mamy uwolnione. Została jeszcze jedna tasiemka do wyciągnięcia i będzie można odkręcać pozostałe wkręty, których jest tutaj sporo. Przyniosłem sobie zestaw bitów od iFixit i zobaczymy, czy coś tutaj dobiorę. Jest bit dobrany, to jest Torx T6H. Taki ma tutaj opis. Bity pasują do sticka, więc można kręcić. Tu jest MagSafe, widać, że się ujawnił.
O, coś to jednak nie pasuje do końca. Wiecie, co pomogło na wykręcenie tej śruby? Taka przejściówka dosłownie. Ta śruba jest zrobiona z nie wiem z czego, ale wyrobiła się bardzo szybko i dopiero dużo większy wkrętak od iFixit dał radę. Śruba jest dość spora, ale niestety nie wiem, albo była zalana, albo się zakleiła. Trudno mi powiedzieć. Widzę, że jest zerwany gwint, więc kto wie, może się zapiekła. Dopiero takie coś pomogło. To jest niezły plus tego zestawu. No ale ze śrubą jest masakra. Była masakra. Śruba też jest w sumie zmasakrowana, ale wykręcona. Ważniejsza w tym wypadku jest płyta główna i korpus niż wkręt. Coś tu jeszcze jest. Wydaje się, że wszystko zostało uwolnione. Można tą płytę główną wyciągać i zobaczymy, czy to się powiedzie. Czy gdzieś jeszcze jest skręcona. Oczywiście jest w kilku miejscach złapana. Po co są robione takie czapeczki? Nie wiem. Może rodzaj plomby, po której widać, że płyta główna była wyciągana, rozkręcana. Woda tutaj też ochoczo wpłynęła. Szczególnie tutaj widać dość sporo uszkodzonych elementów, może nie uszkodzonych, ale zalanych, ale tu coś się zwęgliło. Tutaj jest troszkę mniej, gdzieś popłynęła sobie ciecz. Nic wielkiego z tej strony nie widać, ale z tej strony jest już nieciekawie. W tym miejscu jest sporo korozji. Tutaj, tu dosłownie wybuchło, więc jest ciekawe. Trzeba zdjąć jeszcze chłodzenie i zobaczymy, co tam słychać. W tym miejscu jest troszkę. Pod płytą na klawiaturze też tego jest. Bardzo mnie ciekawi historia, czy ta ciecz wpłynęła przez klatki wentylacyjne. Kratki są w tym miejscu. Coś mogło się rozlać na biurku i zostało niejako wciągnięte do wnętrza. Na wkręty ciecz też się dostała. Aż się z nich sypało przy rozkręcaniu. Tak wygląda procesor M1 w swojej praktycznie maksymalnej konfiguracji. Jest jeszcze mocniejsza wersja w wersji tam chyba 16-calowej tego urządzenia. To jest to mniejsze urządzenie, a i tak ten procesor jest spory. Więc jedna z przetwornic, wydaje się, że jest wszystko ok. Ciecz tam nie naszła. Tu nie ma nic wielkiego, są układy od zasilania. Tu jest druga przetwornica i również jest sucho. Nie widzę korozji. Ale jest ok, nic nie widzę. Kontroler, zdaje się, Thunderbolta też jest ok. Ślad cieczy przelał się przez te elementy. Widać, jaką smugę zostawił po sobie. Kto wie, możliwe, że to wszystko wlało się właśnie od wentylatorów. Strony otworów do chłodzenia, w sumie do wyrzutu powietrza. Możliwe, że na biurku coś leżało, w sensie jakiś kubek, coś się wylało i to wszystko popłynęło do wnętrza urządzenia. Największy obszar spustoszenia tej płycie głównej jest to złącze od trackpada. Tu jest zasilanie trackpada i tutaj ten cały szajs się zebrał i dosłownie wybuchł. Jest tutaj też sporo korozji na elementach od procesora, ale jest to jakaś taka, nie wiem jak to powiedzieć, chyba coś, co zostało przetrawione. Sporo jest tutaj tej korozji i tutaj się już działo. Tranzystor kluczujący, jak tu się coś zadziało, to mogło być dużo szkód. Tutaj również nieciekawie to wygląda.
też to wygląda słabo. Sokety od matrycy czyste to bardzo dobrze, bo bardzo często jak się tutaj dostanie ciecz, robi się zwarcie z zasilaniem i może się stać duże, niepożądane zwarcie, które może uszkodzić procesor. Jest to wersja płyty z 4 układami 128 giga, czyli jak można policzyć 512 giga pojemności dysku twardego. To co jeszcze tutaj się nieciekawe działo, to w tej okolicy złącz matrycy, ale jakby po drugiej stronie. Tu są złącza, a po drugiej stronie coś się przelało i jak widać coś tutaj z pewnością się działo. Kondensatory mogą być uszkodzone, mogły pęknąć, dostać zwarcia. Tu jest układ Wi-Fi. Też coś się działo, więc ogólnie śladów korozji, jakichś złych rzeczy jest tutaj sporo. Jak widać zwykła woda radzi sobie z tym całkiem ok. To oznacza, że ciecz, która tutaj dostała się, jest jakąś substancją organiczną. Może jakiś sok, może jakaś herbata, trudno powiedzieć. Nie wiem co to jest, ale jest to coś dziwnego. Płyta wstępnie wyczyszczona, można pokopać w tym gnieździe. Tutaj się działo dużo złego. Korozja, ciecz, która się tutaj dostała, sprawiła, że to zaczęło wszystko się trawić bardzo głęboko. To może być gwóźdź do trumny tej płyty głównej. Jest tutaj naprawdę mega nieciekawie. Gniazdo zostało wylutowane, nie obeszło się bez drobnych strat. Przytopiony plastik, stopiona naklejka i troszeczkę przytopiony plastik. Gniazdo zeszło, no jest dość niefortunnie umiejscowione. I co, jak to wygląda? No ogólnie jest dramat. Jest tu tak głębokie wypalenie,
że w sumie nie wiem za bardzo, co z tym zrobić, bo warstw tutaj się ujawniło co najmniej trochę. Ta pierwsza nie jest istotna, to najprawdopodobniej jest masa, ale tutaj no jest głęboko, strasznie głęboko. Tam to wszystko się rusza. Nie wiem, ile milimetrów ma laminat, ale dziura jest po prostu konkretna. Dziura w tym laminacie jest bardzo duża, dosłownie kopalnia węgla. Plusem tego stanu jest to, że w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest to coś warte, bo mamy tutaj sporo węgla, który ostatnio notuje bardzo dobre ceny, więc może coś się do tego... Niestety, to jedyny pozytywny aspekt tej sprawy, bo płyta główna w takim stanie raczej na niewiele się zda, żeby ją naprawić. Trzeba by było mocnego kopania i odbudowania wielu ścieżek. Nawet nie mam pojęcia, co tam jest. Prawdopodobnie nikt tego nie wie. Potrzebny byłby laminat do tego, żeby zdjąć warstwę po warstwie i zobaczyć, jakie sygnały idą w tym miejscu. Czyli potrzebna byłaby druga płyta, albo chociaż jej fragment do głębokiego research and development. Raczej ta naprawa nie będzie miała swojego pozytywnego finału, ale się okaże.